9 punktów Piotra Pawlickiego, 11 Nikiego Pedersena, 13 Grega Hancocka, ale on teraz jedzie szósty raz i Martin Waculik zaczął od dwóch trójek, później problemy sprzętowe. Ostatni wyścig tego meczu przed nami, 10 punktów prowadzenia gospodarzy mistrzów Polski, Torunianie 37 przed tym biegiem, a zatem ostatnia wisienka na żużlowym torcie. Pedersen, Hancock, Piotr Pawlicki, Waculik. Poszli, świetna reakcja Pedersena, znakomicie także Greg Hancock, zakłada Hancock Nikiego, to jest sprzeczne z prawami grawitacji. Pedersen spada na czwarte miejsce, podnosi Waculika, Niki już się przedziera, Peter po zewnętrznej, ale krawężnik trzyma Greg Hancock i to on jest na prowadzeniu, a Peter odrodzony, a Peter zrehabilitowany, a Peter jak za najlepszych lat, Smoczyk szaleje z radości, bo takiego chłopaka chce oglądać tutaj cały czas. I jest jazda, i jest walka, Piotr Pawlicki na pierwszym miejscu, za nim trzykrotny mistrz świata Greg Hancock, za nim trzykrotny mistrz świata Niki Pedersen, za nim mistrz Europy Martin Waculik, a rozprowadza to całe towarzystwo Piotr Pawlicki i ci, którzy nie wierzyli, i ci, którzy się docali. W międzyczasie przed Pedersena Martin Waculik, ten wyścig jest znakomity, ten wyścig jest doskonały, a tym bardziej się cieszę, że Polak takich gwiazdorów międzynarodowego Speedwaya wyprowadził tutaj i jeszcze na koniec pomachał serdecznie, zaprosił na kolejne transmisje i powiedział wszystkim a ku, do widzenia. Piotr Pawlicki, jak dla mnie zawodnik tego meczu, bo nie miał łatwo wchodząc tutaj dzisiaj do Parku Maszyn. Właśnie tak, że zaczynał z innego poziomu niż reszta zawodników, to nie było 0,5 czy plus 10, tylko z minus 10, kiedy już niektórzy stracili wiarę w tego chłopaka. Jednak można... Jak to w naszym kraju, bardzo szybko stracili wiarę. Dokładnie, więc ja się cieszę, bo wiedziałem, że to jest kwestia spokoju, to jest kwestia popracowania, spokojnej jazdy i to musiało się stać, bo po prostu ten chłopak ma ogromne możliwości. No nie, myślę, że to patrząc na to wszystko wróciło do normy. Witamy z powrotem. Jeszcze tylko tam na wejściu w drugi łuk na trybuny. Tak, tylko tam trzeba by położyć motocykl i najlepiej gdzieś przeskoczyć przez płot i wtedy już będziemy mieli starego, dobrego, młodego, nowego Pitera Pawlickiego. Kończy się 10 punktami. Piotr Pawlicki 3, a Niki Pedersen w drugim kolejnym ostatnim wyścigu. Najgorszy start w meczu.